Grażyna Kulczyk, największa dluzniczka na jest komentarz prawników milionerki. Grażyna Kulczyk jest byla żona Jana Kulczyka i matka ich wspólnych dzieci, Dominiki i Sebastiana. Jakiś czas temu szerokim echem odbił się w mediach wywiad Pudelkę z Joanna Przetakiewicz, w którym to przyznala się do rozbicia malzeństwa Kulczyków. Zapewnila jednak, że kobieta, której przed laty odbiła meza, zdezyla jej wybaczyć. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Grażyna, podobnie jak kiedyś Jan i teraz ich pociechy, jest milionerka. Z najnowszych doniesień wynika jednak, że może mieć pewne problemy finansowe. Według Słowackiego Rejestru Finansowego 72-latka jest największa dluzniczka tego kraju. Słowacja co roku publikuje listy największych dluzników podatkowych. W ciągu ostatniego roku w pierwszej dziesiątce znalazły się firmy, które lecznie są winne państwu ponad 260 milionów euro, podaje Wyborcza BIS. Na czele listy znalazła się Grażyna Maria Kulczyk, jedna z najbogatszych Polek. Była żona Jana Kulczyka. W ostatnim zestawieniu magazynu Forbes znalazła się na 65. miejscu z majątkiem szacowanym na 1,2 miliardy zł, to głównie dzieła sztuki i nieruchomości. Słowacy twierdzą jednak, że w ich kraju ma do oddania 48 milionów euro, czyli około 191 milionów zł, wskazuje serwis. Zaległości miały ponoć powstać w latach, kiedy kobieta kontrolowała bratysławską spółkę Stary Browar. Do sprawy zdarzyli się już odnieść prawnicy biznesmenki. Jak tłumacza, dochody, które słowackie organy podatkowe próbują opodatkować, ich zdaniem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na Słowacji. W tamtejszych sadach Polka na razie jednak przegrywa. W listopadzie 2019 roku złożono pozew administracyjny o kontrolę sadowa decyzji organu podatkowego. W lutym 2023 roku Sąd Okręgowy w Bratysławie jako sąd pierwszej instancji oddalił pozew, potwierdzając decyzję organu podatkowego. Wyrok ten nie jest prawomocny i może być zaskarżony. Podczas gdy nadal czekamy na wydanie wyroku na piśmie, cytuję stanowisko zespołu prawnego Grażyny Wyborcza BIS. Zdaniem doradców Kulczyk wyrok ignoruje bardzo podstawowe przepisy i zasady słowackiego prawa podatkowego i dlatego jej prawnicy chce się od niego odwołać. Aby jednak to zrobić, muszę dostać jego treść na piśmie. Odwalanie zostanie rozpatrzone przez Naczelny Sąd Administracyjny Republiki Słowackiej, a postępowanie może potrwać około jednego roku, informuje. Serwis Wyborcza BIS skontaktował się w tej sprawie ze słowackim fiskusem. Ten nie był jednak zbyt wylewny. Przepraszamy, ale w tej chwili nie możemy podać ani potwierdzić konkretnych informacji, przekazało Ministerstwo Finansów Słowacji. Zasłaniając się tajemnica podatkowa. Z kolei na prośbę o informację argumentowana prawem do informacji publicznych ministerstwo przekazało, że temat kieruje do rzecznika Ministerstwa Finansów. Myślicie, że Grażynie uda się zniknąć z niechlubnej listy? Przypominamy, Grażyna Kulczyk chwali kulturę za pierdolu i utyskuje na pokolenie Z, przynosimy dzieciom i młodzieży wszystko na tacy.